Salon marcowy 2024 Stanisław Kulon. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tą niezwykłą ekspozycję. To już 8. odsłona salonu. Salonu, który stał się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Zakopanego. Salon został reaktywowany przez Miejską Galerię Sztuki. Bardzo się cieszę, że tegoroczny salon jest poświęcony właśnie temu wybitnemu profesorowi Akademii Sztuk Pięknych, ale przede wszystkim jednemu z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich. Urodził się w 1930 roku w małej wsi w Sobie na Kresach Wschodnich przedwojennej Polski i aż do 10 roku życia spędzał tam bardzo szczęśliwe dzieciństwo wraz z rodzicami i rodzeństwem. 10 lutego 1940 roku Stanisław Kulon wraz z rodzicami zostaje wywieziony na Ural. Choroby, głód, katorżnicza praca powoduje, że rodzice umierają, umiera też troje jego rodzeństwa, zostają na tej nieludzkiej ziemi. Stanisław Kulon wraca do Polski w 1946 roku, dokładnie 19 marca, w dniu imienin brata Józefa, pamięta tę datę dokładnie i wtedy przekracza granicę medyka Przemyśl. Trafia do domu dziecka w Gdańsku Wrzeszczu. Rodzeństwo jest rozproszone, oni odnajdują się po latach, ale już w 1947 roku przyjeżdża do Zakopanego. Przyjeżdża do Zakopanego, by podjąć naukę w Szkole Przemysłu Drzewnego. Tutaj do tej szkoły chodzi już jego brat Józef. Stanisław jest zachwycony Zakopanem. Tutaj rozpoczyna swoją taką pierwszą edukację artystyczną. Pod okiem Stanisława Zdyba wykonuje swoje pierwsze snycerskie prace. Zaprzyjaźnia się, i to są wieloletnie przyjaźnie, z Władysławem Hasiorem, z Antonim Rząsą, z Józefem Kandeferem. I jego starsi koledzy czekają, bo oni już zaczęli swoją edukację w szkole jeszcze przed wojną, czekają na przyjazd Antoniego Kennara. Antoniego Kennara i jego żony Haliny. I Kennar wraca. W 1948 roku wraca do Zakopanego, wraca do szkoły. Na nowo zostaje nauczycielem rzeźby. Jego żona Halina uczy historię sztuki. To jest piękny czas dla Stanisława Kulona. Kennar podbija serce Kulona. On staje się jego nie tylko profesorem, nauczycielem, ale również takim ojcem duchowym. Kulon bardzo dużo czasu spędza w domu Kennarów, spędza również tam święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Po skończonej maturze Stanisław Kulon wyjeżdża do Warszawy, kontynuuje naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby pod okiem Ludwiki Niczowej i Mariana Wnuka, również wybitnych rzeźbiarzy. Dyplom uzyskuje w 1958 roku, dyplom z wyróżnieniem. Zaraz potem zostaje asystentem w pracowni Ludwiki Niczowej, a w późniejszych latach profesorem Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby w swojej macierzystej uczelni. Władysław Hasior bardzo chciał, żeby Stanisław Kulon wrócił do Zakopanego i Stanisława tutaj też ciągnęło to Zakopane. Antoni Kennar pragnął, by Kulon był nauczycielem w szkole, w liceum plastycznym już wtedy, nauczycielem rzeźby. Ale Stanisław Kulon związał swoje życie twórcze, swoje życie z Warszawą, z podwarszawskimi Łomiankami, gdzie wybudował dom z pracownią, a gdzie tworzył, pracował, żył, mieszkał, a w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie spod jego skrzydeł wylatywało mnóstwo fantastycznych rzeźbiarzy. Stanisław Kulon uprawiał rzeźbę monumentalną, rzeźbę kameralną, zajmował się medalierstwem, uprawiał rysunek, malarstwo na szkle, był artystą bardzo wszechstronnym, ale takim ulubionym jego, takim ukochanym materiałem rzeźbiarskim było drewno. Drewno, tak jak określił zresztą Jan Kucz, było instrumentem w rękach artysty z absolutnym słuchem. Zdobywał mnóstwo nagród, uczestniczył w kilkuset wystawach w kraju, za granicą. Dlatego ja bardzo się cieszę, że tegoroczna edycja Salonu Marcowego została właśnie dedykowana temu wybitnemu rzeźbiarzowi, ale przede wszystkim wspaniałemu człowiekowi. Na tej wystawie możecie Państwo zobaczyć taką drogę twórczą Stanisława Kulona, takie etapy jego życia. Oczywiście są rzeźby, rzeźby w drewnie, są rysunki, jest malarstwo na szkle. To cykl, tak zwana droga krzyżowa, w której Stanisław Kulon jakby odtworzył swoje na początku sielskie dzieciństwo jeszcze w Sobiesku i ten okrutny czas właśnie w gułagu na Uralu i fragment powrotu do Polski. Myślę, że całą
twórczość Stanisława Kulona, całą tą drogę artystyczną możemy zawrzeć w jego słowach. Każda twórczość powinna być głęboko humanistyczna, refleksyjna, walcząca, pomagać ludziom żyć. Tu jest pewien wycinek, to jest to, co on miał w domu, co mu towarzyszyło na co dzień. To, że Kulon rzeźbił właściwie całe życie w drewnie, to nie jest tylko zasługa Antoniego Kenara i tradycji szkoły zakopiańskiej, ale właściwie tego wszechobecnego drewna, które mu towarzyszyło jako dziecko na dalekiej Syberii, gdzie więźniowie wycinali, cała ich praca polegała na katorżnicza na tym, że wycinali drzewa. On obserwował te wycinki, jego ojciec pracował przy tej wyrębie lasów na Syberii. I myślę, że tam się jak gdyby tak bardzo zbliżył z tym materiałem, że potem w liceum Kenara oczywiście znalazł jak gdyby potwierdzenie tego materiału w innym charakterze, to znaczy ono zostało podniesione do rangi używania jako środka artystycznego wyrazu. Kulon to jest niesamowicie wszechstronny artysta. To jest przede wszystkim mistrz, a słowo mistrz dzisiaj zostało wyparte przez tak zwaną kulturę masową, powszechną powiedzmy. Właściwie w miejsce kultury weszła kultura masowa, w miejsce mistrza wszedł jak gdyby masowy wytwórca sztuki. Zgodnie ze zdaniem, że każdy może być artystą, wszystko może być sztuką. Myślę, że ta wystawa jest przypomnieniem takiego etosu mistrza, że świat sztuki tej przez duże S to jest świat mistrzów. Mistrzów w każdej dziedzinie kultury, w muzyce, w filmie, w teatrze, tak samo w sztukach plastycznych. I naprawdę tutaj mamy okazję spotkać się z mistrzem, który oczywiście miał wielki wpływ na tak zwaną kulturę masową, ale właśnie tylko dlatego, że on był. Myślę, że to jest wartość tej wystawy. Stanisław Kulon jest jeden z najwybitniejszych polskich twórców, bardzo rozpoznawalny, można powiedzieć, na świecie, bo drugiego takiego Stanisława nie ma. Właściwie można powiedzieć, że twórczość Stanisława Kulona to jest reakcja na to, co go otaczało, reakcja na to, co go spotkało w życiu. Był niezwykłym człowiekiem, był wyjątkowo dobrym, można powiedzieć. Wielokrotnie Stanisław opowiadał, jak w snach spotykał swoją matkę, która mówiła mu, musisz przekazać tę historię, koniecznie musisz ją zostawić światu. I Staszek do końca o tej swojej bardzo trudnej historii opowiadał. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Wystawa potrwa do 31 maja 2024 roku.